Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podsumowania wiadomości archeologicznych. Dziś zaczniemy w Holandii, gdzie został odnaleziony nieprawdopodobny skarb złotej biżuterii i srebrnych monet. Skarb składa się z 4 kolczyków, 2 złotych dekoracji oraz 39 srebrnych monet. Datowanie monet na okres 1200-1250 wskazuje, że kosztowności zostały ukryte w ziemi około połowy XIII wieku. Złota biżuteria z tego okresu średniowiecza jest w Holandii niezwykle rzadka. Ponadto w okresie zakopania tego skarbu miały miejsce ważne wydarzenia historyczne. Jest to niespokojny czas wojen między Fryzją Zachodnią a Hrabstwem Holland, podczas których właśnie w okolicach Hogwood ginie holenderski hrabia Willem II. To sprawia, że znalezisko skarbów ma ogromne znaczenie dla archeologii i historii Holandii. Niezwykle rzadko opowiadam wam o odkryciach z Chin, ale tym razem to zrobię, bo znalezisko bardzo ciekawe. Archeolodzy działający na terenie prowincji Hunan natrafili na grobowiec pochówkowy z czasów dynastii Ming. Panowanie dynastii Ming przypadało na lata 1368-1644 i była ona ostatnią narodową dynastią chińską. Grobowiec pochodzący z tego okresu został znaleziony w wiosce Nanhe w centralnej części prowincji Hunan. W grobowcu znajdują się malowidła przedstawiające kwiaty. Archeolodzy zidentyfikowali również 16 znaków mających na celu zapewnienie pomyślności. Możemy się domyśleć, że w taki sposób ówcześni mieszkańcy chcieli zadbać o zmarłych. Niestety na przestrzeni lat i z udziałem złodziei artefakty, które pierwotnie znajdowały się w obrębie grobowca, przepadły. Na terenie objętym wykopaliskami nie znaleziono trumien ani przedmiotów grobowych. Jak zauważają jednak naukowcy, biorąc pod uwagę budowę komór, ich rozmiary oraz umieszczone wewnątrz ozdoby, możemy założyć, że pochowane wewnątrz osoby były stosunkowo dobrze sytuowane i miały wysoki status społeczny oraz ekonomiczny. Przechodzimy do Egiptu, gdzie archeolodzy dokonali niesamowitego odkrycia. Poza pozostałościami starożytnej świątyni odnaleźli również rzeźbę przypominającą Sfinksa. Co dość zaskakujące, posąg ma uśmiechniętą twarz i dołeczki w policzkach. Oprócz pozostałości dawnej świątyni Hator, naukowcy odkopali jeszcze bardzo dobrze zachowany wapienny posąg Sfinksa. Rzeźba ta jest jednak znacznie mniejsza niż słynny Sfinks w Gizie. Ma bowiem zaledwie 40 cm długości i 30 cm wysokości. Artefakty znaleziono w dwupoziomowym grobowcu świątyni Dendera w prowincji Quena. Archeolodzy przypuszczają, że odkryty Sfinks z uśmiechniętą twarzą może przedstawiać rzymskiego cesarza Klaudiusza, który panował pomiędzy 41 a 54 rokiem naszej ery. Oprócz dokładnie wyrzeźbionego Sfinksa, naukowcy znaleźli także kamienną płytę z czasów rzymskich z inskrypcjami demotycznymi i hieroglifami. To drugie znalezisko może dać więcej informacji na temat posągu. Bitwa pod Gettysburgiem jest uznawana za najkrwawsze starcie całej wojny secesyjnej. Archeolodzy natrafili niedawno na pocisk artyleryjski związany z tym konfliktem. Wojna secesyjna rozgrywała się między Unią a Konfederacją i trwała w okresie od 1861 do 1865 roku. Ostatecznie zwycięstwo odniosły wojska północy, podczas gdy próbujące się odłączyć południe musiało zgodzić się na porzucenie niewolnictwa. Łącznie śmierć w wyniku walk poniosło ponad 600 tysięcy ludzi. Bitwa pod Gettysburgiem pochłonęła około 50 tysięcy żołnierzy. Walki toczyły się od 1 do 3 lipca 1863 roku. W drugim dniu starcia trwało typowe przeciąganie liny o kontrolę nad Little Round Top, czyli wzgórzem pełniącym kluczową rolę pod kątem strategicznym. Właśnie w obrębie Little Round Top udało się odnaleźć mający ponad 160 lat pocisk artyleryjski. Archeolodzy prowadzący tam swoje działania wykorzystywali wykrywacze metalu i natrafili na obiekt zakopany na głębokości około 60 cm. Jak się okazało, niewybuch ma około 18 cm długości i 4,5 kg wagi. Na miejsce trafili specjaliści, którzy zajęli się kontrolowaną detonacją potencjalnie niebezpiecznego ładunku. Co ciekawe, tego typu znaleziska wcale nie należą do częstych.
Wystarczy wspomnieć, że od 1980 roku na miejscu zlokalizowano zaledwie 5 takich niewybuchów. Monety i kryształy, a to wszystko znalezione wysoko w Alpach Szwajcarskich. Wszystko za sprawą turysty, który wędrując po górze Amerternhorn zobaczył wśród kamieni monety. Turysta przekazał znaleziska służbom archeologicznym z Berna. W ciągu 2021 i 2022 roku archeolodzy przeprowadzili badania na odizolowanym płaskowyżu i dokonali kolejnych odkryć. Wydobyto ponad 100 rzymskich monet datowanych od połowy II do początków V wieku naszej ery. Fragment brązowej blaszki wotywnej w formie liścia, 27 kryształów górskich i inne przedmioty, a w tym mnóstwo żelaznych gwoździ, prawdopodobnie pozostałości podeszw osób odzwiedzających to miejsce w starożytności. Według archeologów porównywalne zespoły znalezisk są często interpretowane jako wota. Widoczny z daleka wysoki płaskowyż mógł być miejscem świętym. Naukowcy z British Museum odnaleźli w Iraku sumeryjski zaginiony pałac władców sprzed 4,5 tysiąca lat. Eksperci twierdzą, że to klucz do zrozumienia tej starożytnej cywilizacji. Stanowisko archeologiczne nazywane jest współcześnie Tal Luh oraz Tello. To jedno z najstarszych znanych miast, które założyli Sumerowie. Zostało odkryte 140 lat temu i ujawniło istnienie najwcześniej znanej cywilizacji na świecie. Badanie datowaniem radiowęglowym wykazało, że budynek został zbudowany około 4,5 tysiąca lat temu. Badacze twierdzą, że jest to klucz do zrozumienia dziejów ludu z południowej Mezopotamii, który wynalazł pismo klinowe i miał znaczny wpływ na rozwój rolnictwa, architektury, matematyki i astronomii. W ubiegłym roku naukowcy przeprowadzili badania z wykorzystaniem najnowszych technologii, aby zlokalizować pozostałości girsu, które znajdowały się pod powierzchnią Ziemi. To właśnie wtedy natknęli się na pierwsze ślady Pałacu Królów. Kolejne miesiące poświęcono odkopaniu i zabezpieczeniu ruin. Archeolodzy odnaleźli również ponad 200 glinianych tabliczek, które zawierają informacje administracyjne dotyczące starożytnego miasta. Nasza wiedza o cywilizacji sumeryjskiej wciąż pozostaje ograniczona. Jednak wykopaliska w Girsu i odkrycie zaginionego pałacu oraz świątyni rzucają nowe światło na dzieje tego starożytnego ludu. To kolejny krok w kierunku zrozumienia kultury i tradycji Sumerów, mówi Hartwig Fischer, dyrektor British Museum. Naukowcy odpowiedzialni za odnalezienie szczątków mężczyzny w jaskini w Cumbrii sugerują, że mają one 11 tysięcy lat. To z kolei sprawia, iż są naprawdę wyjątkowe. Mówimy bowiem o najstarszym znanym nauce mieszkańcu północnej Wielkiej Brytanii. Poza samymi kośćmi archeolodzy natrafili również na koralik z muszli. Jaskinie zostały wykopane wcześniej w latach 50. XX wieku, a praca wykonana przez Liverpool John Morris University około 10 lat temu datowała część materiału na wczesną epokę brązu. W tej jaskini było pochowanych co najmniej 8 osób. Niektóre z nich pochodziły z epoki brązu, niektóre z nich były neolityczne i miały około 6 tysięcy lat. Jeden osobnik i jeden kawałek koralika z muszli pochowany z kośćmi miał około 11 tysięcy lat. Co jest zadziwiająco wczesne dla północy, wyjaśnia Rick Peterson z University of Central Lancashire. Człowiek północy, którego szczątki znajdowały się w kumbryjskiej jaskini, musiał być jednym z pierwszych ludzi, którzy ponownie zasiedlili Wielką Brytanię po ostatniej epoce lodowcowej. W okresie tym lód pokrywał nawet 30% lądów na świecie. Freski sprzed 1000 lat zostały odkryte w Peru po kilku latach poszukiwań. Gigantyczne malowidła z czasów prekolumbijskich ostatni raz były widziane przez niemieckiego archeologa w 1916 roku. W północnym Peru odkryto ogromne freski z czasów prekolumbijskiej kultury Moche. Ostatni raz malowidła były widziane 106 lat temu i dopiero po kilku latach poszukiwań zostało odnalezione miejsce, gdzie się znajdowały. O istnieniu tych fresków było wiadomo z czarno-białych zdjęć, które wykonał w 1916 roku niemiecki archeolog Hans Heinrich Brüning. Jego fotografie jednak przez wiele lat były zaginione. Dopiero w 1978 świat nauki dowiedział się o istnieniu ogromnych malowideł mających około 1000 lat.
Odkryte malowidła mają aż 30 metrów długości i zachowały się w znakomitym stanie. Badacze dopiero teraz zaczną pracę nad dokładną interpretacją malowideł, które zdają się być wyjątkowym połączeniem stylu typowego dla kultury Moche. I na koniec parę słów o 16-wiecznej młodej kobiecie, która zamieszkiwała Islandię. Miała ona poważnie zniszczoną twarz, co było następstwem kiły. Choroba ta, przenoszona drogą płciową, wiąże się z różnymi etapami. W tym przypadku mowa o kile trzeciorzędowej, która przejawia się zauważalnymi zmianami skórnymi i zazwyczaj występuje kilka lat po zakażeniu. O powadze sytuacji najlepiej świadczy wygląd zmarłej, która miała około 25 do 30 lat. Poza śladami kiły naukowcy zwrócili także uwagę na zmiany szkieletowe. Kobieta cierpiała na zapalenie kości i hipoplazję szkliwa zębowego, która najprawdopodobniej stanowiła pokłosie niedożywienia w dzieciństwie. Stworzeniem wirtualnego trójwymiarowego modelu tej postaci zajął się Siqueiro Moraes. Jak wyjaśnia, skala zmian, jakich doświadczyła twarz zmarłej, była wręcz przerażająca. Choroba dotarła aż do kości, wpływając na całą strukturę twarzy. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawcie też łapkę w górę oraz zapraszam Was na inne filmy, które właśnie Wam się wyświetlają. Do następnego, trzymajcie się, cześć!